wrzucanych jest do oceanu. To tyle, ile przez 20 lat wyprodukowano w całej Francji. 60 miliardów zwierząt zabijanych jest po to, by wyżywić ludzkość. 150 tysięcy hektarów lasów wycinanych jest co roku na całym świecie. To prawie 5 razy więcej, niż wynosi powierzchnia Belgii. 20 milionów dzieci nie chodzi do szkoły. 60 milionów osób ukryło się gdzieś na świecie z powodu wojen, zmian klimatycznych lub przyczyn ekonomicznych. To prawie 2 razy więcej niż 10 lat temu. Pani 4 miliarda osób nie ma dostępu do wody pitnej. 90% dzieci pomiędzy 4 a 15 rokiem życia musi pracować. 1/3 całej produkcji żywności na świecie jest wyrzucana. Prawie 1/4 wszystkich gatunków roślin i zwierząt może zniknąć z powierzchni Ziemi w ciągu najbliższych 30 lat. Topnienie lodowców. Nierówności społeczne. Mury na granicach. Zatrucie żywności. Wojny. Dzieci żołnierze. Zasoby ropy. Rasizm. Wymieranie pszczół. Dziecięca prostytucja. Produkcja metanu. Dziura ozonowa. Nierówności społeczne. Fermy drobiu. Przyszłość. To jest koniec z dzieciństwem. Born to burn. Taka piosenka na pewno już gdzieś powstała. A jeżeli nie, to poproszę Kurta Cobaina, żeby ją napisał. I to raz, dwa. Wciąż tylko podkładam ogień, jakby zawieszona w iskrze. Ale nie poddanie się. Tutaj mam 5 lat i boję się szkoły. Moja matka mówi mi, szkoła jest obowiązkowa. Musisz robić tak jak wszyscy. Ale ja nie jestem wszyscy. Ja nie chcę się ubrać. Odmawiam. A kiedy próbują ubrać mnie na siłę, to rozdzieram ubrania! Dobra. Nazywam się Nana i śpię w tym samym pokoju, co moi bracia. Piórko i wiórko. Którzy uczą się pierdzieć w rytm piosenek. Moja matka gada jak najęta, kiedy jest przeziębiona. A ja, jak gadam z moją maskotką i w wieku 9 lat minus 3 tygodnie jestem naprawdę rokową laską! Pierdliwe piórko! Upierdliwe piórko! Przypominam ci, że masz ogromnego węża pod poduszką! Nieprawda! Prawda! I masz strzykawki zamiast zębów! Jeszcze większe niż te u lekarzy, u których byłaś dziś w południe. Jak cię taki wąż ukąsi, to będziesz cierpieć całą noc. A może i 1000 lat? Nie będziemy cię mogli nawet pochować, bo będziesz radioaktywnym odpadem i zanieczyścisz ocean. Gdzie byśmy nie poszli, to wiórko i tak będą w debilnym wieku. Kiedy się rozpływa nad debilnymi piosenkami, uważa się za najsprytniejszych na całym świecie. To dlatego, że życie jest pełne dziur, siostrzyczko.
Masz dwie możliwości. Albo piszesz na kartonach niezadowolona, niezadowolona. Albo robisz dokładnie tak, jak powiedział Wiórko. Czy mamy nie iść ogórków truskawkowych tylko dlatego, że gdzieś tam toczy się wojna? Nie czuję się zbyt dobrze. No, przestań. To były tylko żarty. Nie ma ogromnego węża pod poduszką. Jest tylko... leśne ognisko! Uga, buga! Uga, buga! Uga, buga! Uga, buga! Jestem ready to fight! Musisz kontrolować swój strach inside your spirit! Twoje buddy nigdy nie czuje strachu! To tak jak z pizzami! Pizze nie boją się! Never! Tylko ty z twoim spirit boisz się jeść pimienton! Ale twój spirit jest silniejszy od pizzy! Widziałaś? Umiemy nawet pierdzić kochani! Straszyliście ją opowieściami o lalkach Barbie, wykorzystywanymi do niewolniczej pracy w fabrykach odzieży! To nie ja! Właśnie, to Nana się od wczoraj nie odzywa! Nie zje, bo jest o smaku hiszpańskich truskawek hodowanych przez niewolników! Przestańcie wygadywać takie głupoty! Nana, ty wiesz, że nie masz się czym przejmować, prawda? Może dam ci buziaka, co? Nie! Mamo, zaczynam strajk buziaków. Nie chcę, żebyś mnie przytulała, całowała. Zostaw mnie. Ale... Nana! Begonia! Begonia! Masz karę? Wiesz co, zawsze masz karę, kiedy rosną ci piersi. Nauczyłem się nowej piosenki. Jestem pewien, że gdy ją usłyszysz, twoje policzki się zarumienią. Chociaż już są takie piękne. Wiesz co, proszę cię, idź gdzie indziej i zobacz, czy mnie tam nie ma. A potem przynieś mi mój tablet, bo i wiem, że i tak przyjdziesz. Obejrzałabym coś potopniących do domu. Ewentualnie zupełnie buzia. Zauważyłeś, że lato w tym roku jest dużo cieplejsze? Słuchaj, to wszystko jest jak rozgrzana kula śniegowa, wiesz, bo zobacz. Na przykład dlatego, że teraz jest tak ciepło, w pewnym momencie wszystkie lodowce z północy kompletnie stopnieją, a poziom wszystkich mórz podniesie się o jakieś... Ja wiem, no z 7 metrów to na pewno. I wszystkie miasta będą wtedy pod wodą i będzie można zwiedzać na wycieczkach, Wiórko. Ale to nie wszystko, bo jeśli ten lodowiec stopnieje już na śmierć, to wtedy słońce wejdzie do oceanu, z oceanu zrobi się jacuzzi i uwolni gaz 4 razy gorszy niż tlenek węgla i musztardowy. Będzie wtedy jeszcze bardziej super gorąco. Lodowce topnieć będą jeszcze szybciej i jeszcze bardziej umrą i ocean dostanie oparzeń słonecznych i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, jak reakcja łańcuchowa tej kuli śniegowej, rozumiesz?
przypominam ci, że nie mam już swojego tabletu. Begonia, jesteś power flower. Jesteś battle w mojej blat. Pszczoła lata, ja ją złapię i pożywię swoją blat jej duszą. Bizet flowers, to brzmi prawie jak Biblia. No wiesz, ja to lubię tylko wampiry. I żywię się tak jak one. Nie wiem czym, ale na pewno nie ogórkami. Wampiry są niczym innym jak pierdołami i w ogóle nie istnieją. Bo masz coś lepszego. Tak, tak się składa, że mam coś lepszego. Znam historię zagłady ludzkości gorszej niż możecie sobie wyobrazić. Więc uważam, że najwyższy czas jeść jogurty truskawkowe, bo za chwilę będzie globalny wybuch! Blefujesz. Właśnie, blefujesz. Spirit w ogniu, Begonia. Pamiętasz, nauczyłem się piosenki, a ty pomożesz mi ją zaśpiewać. Fiurko! Jestem mały. Jeszcze urośniesz. Jak urosnę, to ja chciałbym zostać wampirem. Nie, kochanie. Zostaniesz kimś dużo, dużo lepszym. Będziesz kimś dobrym. Ale ja nie wiem, czy ja tego chcę. No ale wszyscy rosną, kochanie. Mamo, a będziemy się mogli poprzytulać, potańczyć tak czasami, jak dorosnę? Przez całe życie. No, jeśli tylko będziesz miał na to ochotę. Chociaż
Wydaje mi się, że wtedy już nie będę twoją partnerką, co? Jezus powiedział, jeżeli ktoś uderzy cię w policzek, to nadstaw mu drugi. Powiedziałam mamie, że jak pocałuje mnie w jeden policzek, ja uderzę ją w drugi. Buziak z rana robi dobrze na cały dzień. Ale ja panikuję! Boję się o jutro. Wpadnę ci w ramiona, kiedy świat się zmieni. Nie gryź ręki, która cię karmi. Lecz tej, która cię głaszcze. Wiem, że nic nie wiem. Poza tym, że nie dam już buziaka. Tak długo, jak nie będziemy dawać buziaków, jest nadzieja. Psy nie rodzą kotów, a dzieciaki nie dają buziaków. Nudzę się. Zagramy w berka? Nigdy już nie zagra w berka. Koniec z tym wszystkim. Nie żyjemy już w słodkim dzieciństwie. Jesteśmy dzieciakami krzykaczami. Skradliście nam naszą przyszłość? My skradniemy wam nasze dzieciństwo. Nie usłyszycie już tych dziecinnych gadek. Skończyliśmy z byciem dziećmi. To kradzież, to porwanie. Rozbijemy świat na dwie części. Jesteśmy mutantami. Naszym znakiem zodiaku jest krzykacz. Tak więc krzyczymy! Begonia! Begonia, jest akcja na maksa! Wiecie co? Po pierwsze, to nie mam ochoty siedzieć tutaj bez wszystkich moich kontaktów, czyli w sumie na pół żywa. Moja siostra strajkuje! Strajk jest ruchem społecznym mającym na celu wyegzekwowanie postawionych wcześniej żądań. Do tego nie muszę cię słuchać, jakbym była żywą Wikipedią. Nie daję już mamie buziaków. No moją by to raczej wkurzało, gdybym dawała jej buziaki. Każdą by wkurzało. Już wiem. Stworzymy grupę antybuziakową. Nasze spirit nadają na tych samych falach, Begonia. Absolutny zakaz dawania buziaków dorosłym. Wiórko, co robiłeś dzisiaj po południu? Pewnie niewiele. Zmieniałem świat. Zmieniałeś świat? Tak, zmieniałem. Proszę pana, najwyższy czas wyłączyć tablety. Ty to jesteś już dorosła? Bo wiesz, bo jak nie jesteś dorosła, to nie będzie nic. Nie będzie nic nielegalnego, nie będzie nic nielegalnego między nami. Świat należy do tych, którzy nie dają buziaków. Bo buziak jest jak pielucha. Trzeba się jej kiedyś pozbyć. Będziesz sprzedawcą róż, a ty będziesz uchodźcą śpiącym na ulicy. Ty będziesz sprzedawcą róż, a ty będziesz uchodźcą śpiącym na ulicy. Nie, nie, nie. To jest moja!
tego. Albo policjantów i złodziei, o! Może ładny kwiatek dla pani? Żeby powiedzieć miłostki typu kocham cię albo I love you. Białe róże? Czerwone róże. Z płatkami, liśćmi i kolcami. Bardzo ładne, proszę pani. Ładne jak pani. Mam inne zmartwienia niż przyjmowanie was tych kwiatków czy cukierków. Przepraszam, proszę pani. Rozumiem, proszę pani. Dziękuję, proszę pani. Wracajcie do siebie. Ma pani piękny dom, proszę pani. Jestem miła, mam ładne warkocze. A ja ładne policzki. Proszę pozwolić mi wejść. No, koniecznie ze sprzedawcą róż. I z uchodźcą, który śpi na ulicy. I z wieloma innymi osobami. Wejdź, nie krępuj się. Od teraz to i twój dom. Tu masz. Łóżko i łazienkę. I pewną lodówkę. Pani zrobi ci gorącą czekoladę. Jest tu wystarczająco dużo miejsca. Nieprawdaż, proszę pani? Nana was tutaj przysłała. Tak? I pewnie przekonała was, że uda wam się zmienić świat. Ale wiecie co? Ona wróci do mnie. Bo jak każde inne dziecko potrzebuje przytulania. I lubi, kiedy bawię się jej włosami. A teraz wyjdźcie stąd. Wszyscy! No, dalej uchodźco. Weź to chcesz z piżarną. W płacę nawet jakiś grosz na UNICEF. Więcej zrobić nie mogę. Jestem przecież u siebie. Wyjdźcie. Albo zadzwonię po policję. Tak, tak. Poszukamy winnych i wsadzimy ich do zakładu poprawczego. Tego właśnie chcecie? Tak! Oddajcie mi moje dzieci! Grozi nam pani? Aha, czyli skrzywdzi pani dziecko. Nie krzywdzi się dzieci. Dzieciństwo jest świętym królestwem. Kto nazwałby to sprawiedliwością? Czy pani wie, jak jest zimno na dworze? Wyrzuci pani sprzedawcę róż taką pogodę? Tak, to pani dom. Ale proszę zrozumieć, gdyby każdy dał coś od siebie... I proszę mi nie mówić, że nie ma pani środków. Straciliście naszą czułość. Chyba nie chce pani naszej pogardy. My zagraliśmy. Wy blefowaliście. I przegraliście! Jesteśmy od was silniejsi! I przestaliśmy się bawić! Perspektyw, puste słowa. I stąd bunt młodzieży. Kolczyk w uchu, łysa głowa. Na poprawę tej jakości szanse są znikome. Zrozumienia brak, miłości wszystkie chwyty dozwolone. Zagubionym duszy gniecie, nagminasz pasek na twarzy. Jak odnaleźć się w tym świecie i nie żyć jak starzy. Prawdy ostoją. Ich nauki swoją drogą. Przykład idzie.
buziaka? Mamo, oszukujesz. Ja? Oszukuję. Tak, oszukujesz. Co tydzień chodzę na spotkania obywatelskie. Jeżdżę na rowerze. Uprawiam ogród. I czy nawet warzywa sezonowe. Słucham wszystkich waszych narzekań. Pocieszam was. I każdej nocy obmyślam plan, żeby jakoś nam się żyło. I tylko czasami, kiedy ja naprawdę nie potrafię być już miła, zamykam się w garażu, żeby choć trochę sobie pokrzyczeć. Mamo, a czy ja mogę posuwać resztę jedząc ten jogurt? Za kogo ty mnie masz, co? Czy ja jestem, no nie wiem, może jakąś sprzątaczką, która ma w kółko tylko robić swoje i siedzieć cicho? Powiedz mi, kiedy ja ostatni raz wyszłam gdzieś z koleżankami? Nie wiem, może ja chodzę po domu w kapciach i jaram fajki. Zresztą ja nawet nie palę. A mogłabym. Mogłabym. Ale tego nie zrobię. Bo jestem waszą matką i zrobiłam dla was wszystko. Zrezygnowałam nawet z zajęć pilatesu, żeby wykupić wam prenumerat jakiegoś pisma o ptakach, którego wy nawet nie czytacie! Tak, mamo, tak, brawo, robisz to wszystko sama. Ty płacisz czynsz, a ja mam prawo do jogurtu, bo takie są prawa natury! Weź już sobie ten pieprzony jogurt. Dziękuję. Tylko, bo ta lodówka jest zamknięta. Wielką panią! Ja wiem wszystko, a ty się zamknij! Mam 10 lat i już się czuję, jakbym stracił mamę. Ale ty co? Chcesz negocjować? Tak, chcę negocjować! Mam już tego wszystkiego dosyć. Oddajmy im nasze dzieciństwo i... No w zamian zażądajmy, nie wiem, żeby byli dla siebie milsi albo coś. Ja chcę znowu jeść kanapki z sutem i głaskać kotka! Przecież wiesz, że mam alergię na koty! Nie! Jurko... Ty jesteś dorosła. Co? Gdzie idziecie?
zdecydowałam, że doprowadzę strajk do końca. Mamo, jesteśmy już tak blisko. Nie możemy się teraz poddać. Ja dam radę. Lana, wiesz, zawsze wyobrażałam sobie, że kiedyś zobaczę, jak odjeżdżasz na motocyklu w stronę takiego przesadnie pięknego, zachodzącego słońca. Ale to kiedyś, za kilka lat. Zawsze myślałam, że odwiozę Piórko i Biurko na dworzec, żeby mogli odjechać w stronę tych swoich najbardziej porąbanych pomysłów. Teraz, dzisiaj, ja już nie mogę. No, ja naprawdę nie wiem, co mam robić. Kurt, ja nie potrafię pożegnać się z mamą. Lana, wiesz, że za mniej niż minutę skończysz 9 lat? Przyniosę ci świeczki i tort, co? Ale mówiłaś, że mnie nigdy nie opuścisz! I że nigdy nie będę sama! Musiała cię teraz słuchać. Nie. Tak? Pomyślałaś chociaż, jakie potem chciałabyś mieć? Po tym, jak już znikniesz, bo tak bardzo będziesz nieżywa? Begonia. Ja naprawdę nie chcę, żebyśmy były więcej koleżankami. Szkoda. Naprawdę. Lubiłam, jak darłyśmy ryja, waląc pięściami w stoły Nana. Pamiętasz? Tak bardzo, że bolała mnie od myślenia głowa. Oszalał na punkcie moich policzków. Uważa, że jestem piękna. Tak? Tak? To idź do niego i mu powiedz, że go kochasz! Idź! Ale nie powiesz mu o tym, że go lubię. Wiesz co, Begonia? Jesteś śmieszna! Nana. Mogę dać ci ostatniego buziaka? Begonia, dobrze wiesz, że nie możemy. Proszę cię, Nana. Zostaw mnie! Nana. Zostaw mnie! Wiesz? Chyba nie będę już na ciebie patrzeć. Tak sądzę. Proszę!
Zrób ten swój spektakl. Wejdź w to, co potem. Jeśli masz odwagę, żeby to zrobić, to tym lepiej. Ja jej nie mam. Ja jej nie mam nawet, żeby patrzeć, jak to robisz, rozumiesz? To zostaniesz całkiem sama. Nie, Begonia! Ach. Begonia, proszę cię, zostań. Nana, ja nigdy nie przestanę krzyczeć, waląc pięściami w stoły, rozumiesz? Begonia! Nigdy!